Europie to dużo rzeczy jest łatwiej. Tutaj jak tylko zjedziemy z głównej drogi, to tracimy zasięg. No i zaraz się zakopiemy, bo... W takim warsztacie to jeszcze my żeśmy z Łomka nie robili, słuchajcie. Dzisiaj mamy taki dzień gospodarczy, bo to jest chyba nasz ostatni dzień, przedostatni w Marokko. Tak więc wiecie, jakieś tam tankowanie, jeszcze jakieś zakupy, coś tam. Film skończyłam, chciałabym załadować, ale najlepiej bym chciała skorzystać z jakiegoś Wi-Fi, bo mamy już malutko internetu i chciałabym jeszcze, żeby nam zostało do końca, ale nie wiem, czy tu się uda znaleźć w tym mieście. Jak myślisz, Bela? Uda się nam, czy się nie uda? Bo i owszem, jakiś kafejek jest tutaj bardzo dużo, ale one... no wiecie, żadna nie ma Wi-Fi. Tak chyba mi się wydaje, że najbardziej tam, gdzie są turyści, to są właśnie kafejki z Wi-Fi. A tutaj raczej nie jest takie turystyczne miasto. Nasze gliny widziały kryminał. Turn left at Boulevard Ahmed Barnini, then turn right onto Boulevard Mohamed Fadel Semlali. Cieszę się, że się nam udało kupić w takim jednym kawałku, bo oni czasem bez pytania posiekają po prostu i taką romankę robią z tego, że potem to się do niczego nie nadaje. Kasosę tą, wszystko rozumiemy, tak. Musimy nadrobić francuski. O, pan nam pokaże. 500. 500. Najwyżej, nie wiem, czy mam. Jak nie, to podjedziemy jeszcze do bankomatu. 3, 4. Mam 490. No to dobra, no to może... Okej, okay. Super, 490 też będzie. Super, merci. Mamy więc wszystko pokupowane. Też byliśmy w warzywniaku, takim ulicznym, ale tam akurat nie mogłam nagrywać. No ale generalnie ta sama zasada miskowa, także do miski trzeba było sobie wszystko nałożyć, co bardzo mi się podoba. Wprawdzie na koniec dają reklamówkę, ale no to jest jedna reklamówka, a nie każdy osobno warzywo do osobnego woreczka. Zawsze to mniej plastiku, nie? Jedziemy teraz do bardzo szczególnej osoby. Nie wiem, czy będę mogła nagrywać, zobaczymy, ale bardzo się cieszymy, że tam jedziemy.
zawsze jak już jedziemy gdzieś wolniej, zjedziemy z głównej trasy, to Bella przychodzi tutaj z przodu, o, i po prostu tak obserwuje. Przyjechaliśmy, ale to chyba nie jest to. Poczekaj, Bela, cicho, bo tam jest jakiś... Sioś. A my szukamy... Sioś. Stej. No niestety, to nie jest to miejsce, a to jest koniec drogi. Więc zawracamy i spróbujemy. Tak. Spróbujemy z drugiej strony. Ale nie wiem, czy bym chciała tak mieszkać, tak pośrodku niczego. Była duża działka i wielki ogród. No ale wody nie ma. Teraz nie wiemy, co dalej. Zawsze, wszędzie, gdzie się zatrzymamy, to są jakieś psy i po prostu Bella to każdego musi obszczekać. Tak, musisz obszczekać. Ale tu widzę, że jadą jakieś autokary, to ja nie wiem, o co chodzi. Ale one nie są z turystami, ja jestem, znaczy, z taką lokalną ludnością. Niedźwiedź się tam pyta. Trudno jest mi powiedzieć. Szusz. Kolejny autokar jedzie. I to... Nie, no taka miejscowa ludność, kobiety i mężczyźni. To ja nie wiem, co tam jest. Byliśmy przygotowani na taki piach. Dobra, ona tutaj nam pokazywała, żeby zwolnić.
fajna kobitka. Nie znamy jej, ale już ją kochamy. O, super! We've made it! Hello! Hi! Hello, little doggy! Sorry, I'm fucking useless. I'm just a man. Dude! You got it here! Tutaj rosną, a właściwie można powiedzieć rosły ziemniaki. O, popatrzcie, młode ziemniaczki. Popatrzcie, bakłażan. No, super, radzą sobie, fajnie. Lubię, jak ludzie są zaradni i wykorzystują po prostu, wiecie, cały potencjał. Tam widzę, są żółte pomidorki. Tutaj coś było, już teraz nie ma, ale straszny pioseczek, straszny. O, popatrzcie, żółte pomidorki, bardzo dobre, chili, niedźwiedź po prostu mówi, że są wyśmienite, super ostre i też tutaj są nieostre papryczki, które są malutkie, ale już dojrzałe. Matko, my tutaj pół nogi tego wielbłąda mamy, ale nam tu sprzedał, tutaj jest w środku wielka kość, a tylko tutaj kawał tego mięsa jest, ale nic, to tu zrobimy dzisiaj na grill, tutaj wytniemy to ładne,
A tamto resztę będzie na jutro na gulasz. Zobaczymy, jak tym nożem się kroi. O, nawet fajne, ostre noże. Nie ma nic gorszego niż tępy nóż. Mięso wielbłąda jest zaskakująco takie miękkie i takie fajne właśnie do przyrządzania, dość szybko się gotuje czy smaży. Mam pomocników. No super. Będzie pieczona dynia i robimy sałatkę. Yes. It's really beautiful. Dynia. Chlebek. Sałata. Camel place. Bon appetit, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. No, thank you. Like everyone. Hold on, wait, no, the bill will come through the post. W takim warsztacie to jeszcze my żeśmy złomka nie robili, słuchajcie. Proszę bardzo, wszystko pan ma. Piękny warsztat. No, super. Wszystkie pan ma narzędzia. Wszystko jest po prostu. Pięknie i porządek. Super, naprawdę bardzo fajnie. Słuchajcie, pan tutaj naprawia właśnie wszystkie urządzenia, które oni mają. Tak więc wszystko potrafi zrobić. O. A co wy tam teraz robicie? Teraz do pieca wtrącę. Aha, do pieca teraz. A no. To jest do naszej kuchenki, którą gotujemy. Bo tam ta dysza się zapchała i wiecie, my nie mamy możliwości tego wyczyścić i nam tutaj pan chyba pomoże. On skręca się już teraz? Nie. Tak? O, super. Aha, tutaj w środku właśnie teraz można poczyścić. My mówimy często, że się zatrzymamy, żeby odpocząć, ale często ten odpoczynek jest po prostu bardzo intensywny, dlatego że w momencie, kiedy właśnie gdzieś się zatrzymamy, to musimy zrobić dużo rzeczy, nie? Są rzeczy, które po prostu nie możemy zrobić w trasie, bo nie było czasu. Słońce mi tu przebija, chyba muszę się zmienić miejsce, może tak będzie lepiej. Stój, Belle. Tu jedną nogą Belę trzymam, tu kurczę kwiatki, patrzcie jakie piękne rosną mi tutaj. Tak więc niedźwiedź chce zrobić przegląd. Z tego co ja wiem, to chyba zmienić też pasek rozrządu, bo to jest chyba taka rzecz, taka ostatnia rzecz, której już nie zdążyliśmy zrobić w Polsce. On ma właśnie zapasowe części, wszystko potrzebne, był tylko mechanik, tak więc bardzo się cieszymy, trafiliśmy tutaj, ten pan naprawdę zna się praktycznie na wszystkim i powiedział, że bez problemu to zrobi, a przy okazji właśnie jeszcze ogarnął tą właśnie dyszę do, tak to się chyba nazywa, ta rurka, co prowadzi paliwo do naszej kuchenki. No i dobrze, no, a ja wykorzystuję właśnie ten czas na rzeczy, które ja muszę zrobić, więc fantastycznie po prostu, jak wszystko skończymy, to wtedy pewnie jeszcze jeden dzień tak zostaniemy, żeby naprawdę odpocząć,
A później już znowu siądziemy i będziemy cisnąć kolejne tysiące kilometrów. Większej już nie było tej lodówki. Tutaj jeszcze jedną rzecz wam powiem, oni mają taką fajną też turystyczną lodówkę, słuchajcie, też na 12 V, którą kupili na aukcji i oni wiele rzeczy i maszyn kupili tutaj na tej aukcji, a potem przywieźli kontenerem. Ta aukcja się nazywa Richie Bros, to można znaleźć online i różne rzeczy, sprzęty można kupić i po prostu, no tylko wiadomo, trzeba zorganizować sobie jakiś transport, ale po prostu warto tam pozaglądać. Wiecie co, tak sobie przyglądamy się tutaj temu domowi i temu całemu projektowi, który tutaj jest prowadzony. Jest to bardzo bliskie tego, co my byśmy chcieli w życiu, gdzie byśmy chcieli właśnie osiąść, może właśnie nie na pustyni, bo to jednak są ciężkie warunki do życia, ale zobaczcie, taki widok, no ja muszę wyjść, zaraz wam pokażę. Taki widok po prostu, mieć właśnie taką przestrzeń do życia, nie? Taki fajny po prostu dom, właśnie nam się marzy taki fajny parterowy dom i tam wiecie, no, parę pomieszczeń, bo musisz mieć sypialnię, łazienkę, coś tam. Ja w ogóle bym chciała mieć kuchnię na zewnątrz, na tarasie. No i właśnie idealnie by było, jakby mogła mieć widok na morze czy ocean. Nie chcielibyśmy mieszkać nad samym morzem, bo to jest niepraktyczne, to fajnie wygląda na pocztówkach, ale zbyt blisko morza jest niebezpiecznie, głośno, no. I czasem zależy od wybrzeża, też może być niebezpiecznie, ale właśnie chcielibyśmy mieszkać w zasięgu morza, a jakby mogła widzieć, tak jak tu, to dla mnie jest to bardzo takie uspokajające, kojące, nie wiem, no po prostu taka pozytywna energia. Te okna, które tutaj są, nie dość, że są panoramiczne, to są na dwóch właśnie ścianach i jak widzicie jest bryza, tak więc fajnie, nawet mimo, że jesteś w środku, one wszystkie są rozsuwane, to możesz jakby się czuć na zewnątrz. A ja wykorzystuję też ten czas, bo tutaj odpoczniemy sobie ze 2-3 dni. Wykorzystuję ten czas, żeby trochę nadgonić z filmami i po prostu tutaj wszystko, proszę bardzo, dla was się ładuje. Chciałam wam jeszcze powiedzieć troszeczkę właśnie o życiu tutaj w tym miejscu. Tam, jak widzicie, są takie zbiorniki. I te zbiorniki, słuchajcie moi drodzy, to są zbiorniki na wodę. Jesteśmy na pustyni, na środku pustyni. I oczywiście nie ma tutaj wody. I ktoś może przyjechać, wiecie, jakieś pierwsze wrażenia są takie właśnie, że to takie jest...
takie cudne miejsce, taki raj, no trudno powiedzieć raj, bo nie ma tej roślinności, no ale można sobie nasadzić, ale no niestety dużym problemem jest woda. I tą słodką wodę oni tutaj przywożą samochodem, taki specjalny beczkowóz, który przywozi tą wodę dwa razy w tygodniu, jeżeli on też ma wodę i jeżeli nie jest zepsuty i jeżeli kierowca nie jest chory, bo tutaj słuchajcie, w Maroko to no, z takimi rzeczami się zmagamy, czy to co zamówisz na pewno dostaniesz i czy dostaniesz wtedy, kiedy jest ci to potrzebne. Jak widać, mam tutaj trochę problem z wiatrem, ale to właśnie dobry też moment, żeby opowiedzieć, jak tu jest z temperaturą. Najczęściej zadawane pytanie, co jest, jaka jest pogoda, jakie temperatury i tak dalej w Maroko. Więc tutaj w tej części, gdzie teraz jesteśmy, to wygląda to w ten sposób. W dzień temperatura w cieniu nie przekracza 25 stopni, natomiast w nocy około 10 stopni, tak mogłabym powiedzieć, chociaż odczuwalna jest dużo niższa, a odczuwalna w dzień dużo wyższa, bo jest, świeci słońce i w słońcu jest naprawdę ciepło. Natomiast, to co widać po tych moich włosach, natomiast wieje wiatr. Tutaj Freja nam powiedziała, że tak właściwie właśnie oni mają dwie pory roku. Nie mają właśnie pory suchej i deszczowej jak w innych miejscach na świecie, tylko mają porę wieczną i bezwieczną. I teraz w zimie właśnie zaczęła się pora wieczna. Znaczy to, że wieje wiatr i praktycznie ten wiatr wieje non-stop. Po prostu on jak zacznie, to on końca nie ma. Jest mniejszy, silniejszy lub słabszy, ale generalnie non-stop wieje. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.